Hej, z tej strony Raven. Jak wszyscy dobrze wiemy, aby wygrać Ocelowym w Dead by Daylight, należy naprawić wszystkie generatory w jak najkrótszym czasie, otworzyć bramy wejściowe, a następnie uciec. Zadaniem zabójcy jest jak najskuteczniejsze utrudnienie Ocelowym ukończenia wcześniej wspomnianych generatorów, a następnie złożenie ich wszystkich po kolei w ofierze bytowi. Mimo to w grze jest aktualnie dostępnych 29 zabójców, z czego każdy z nich w zdecydowanie innym stopniu radzi sobie z nakładaniem na Ocelowych presji. Huntress będzie miała problem na mapie Midwich, Trapper na mapie Eyrie of Crow, a Myers na Ormondzie. Istnieją jednak zabójcy, dla których wylosowana mapa, ułożenie struktur oraz inne warunki nie mają najmniejszego znaczenia. Mowa tu o zabójcach takich jak Spirit, Nurse, a nawet Artist. Wywieranie na Ocelowych presji grając jednym z tych zabójców jest zdecydowanie prostsze niż podczas grania właśnie takim Trapperem. Co w takim razie mają zrobić Ocelali, aby nie dać się zdominować przez tego typu zabójców? W dzisiejszym filmie omówimy sobie najlepsze taktyki pozwalające Ocelałym zapanować nad presją gry. Także ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Gra posuwa się do przodu z każdym jednym naprawionym generatorem. Jeżeli nie są one naprawiane przez żadnego Ocelałego, gra stoi w miejscu. Kluczem do sukcesu w każdym meczu w Dead by Daylight jest to, aby zawsze chociaż jeden Ocelały skupiał się na naprawieniu generatorów, niezależnie od tego, co robią inni. Dlaczego? Zabójca zawsze jest tylko jeden, Ocelałych jest natomiast czterech, więc nie ma możliwości, aby zabójca mógł pilnować każdego jednego surwa. Nieważne, czy mówimy tutaj o Nurse, czy o Trapperze. Jeżeli będzie on próbował przegonić jednego Ocelałego z generatora, na jego miejsce wskoczy inny, i tak dalej, i tak dalej. Zadbajcie o to, aby to właśnie Ocelali wywierali presję na zabójcy, a nie na odwrót. W ten sposób każda sekunda, którą będzie musiał stracić w pościgu, będzie dla niego jeszcze bardziej znacząca. I teraz taka mała rada, którą wam dam z własnego doświadczenia. Stakowanie się na generatorach potrafi być pomocne, ale co jeżeli wam powiem, że naprawianie genów pojedynczo jest zdecydowanie bardziej efektowne? Każdy generator naprawiany pojedynczo potrzebuje 90 sekund, aby zostać całkowicie naprawiony. Jeżeli generator jest naprawiany w dwie osoby, czas ten zostaje skrócony do 53 sekund. Całkiem sporo, prawda? To teraz trochę inny scenariusz. Dwóch różnych Ocelałych naprawia samodzielnie dwa różne generatory i kończy je po 90 sekundach. Co prawda, czas, po którym generatory zostały naprawione, jest nieco dłuższy, ale w jednym momencie zostały naprawione nie jeden, a dwa. Dodatkowo, gdyby Ocelali naprawiali je w dwie osoby, potrwałoby to chwilę dłużej, bo w sumie 106 sekund. Istnieje jeszcze jeden powód, dla którego warto, a wręcz powinno się naprawiać generatory osobno. Cofnijmy się do momentu, w którym to oboje Ocelałych naprawiło mniej więcej połowę generatora. Zabójca przestał gonić Ocelałego, którego dotychczas gonił, i poszedł patrolować generatory. W sytuacji A, w której Ocelali naprawiają generatory razem, zabójcy udaje się przegonić obu Ocelałych i w tym momencie żaden generator nie jest naprawiany. To teraz dokładnie ten sam scenariusz, tylko w sytuacji B, w której dwóch Ocelałych naprawia dwa różne geny. Jeden Ocelały przerywa naprawę i zaczyna pościg z zabójcą, gdy w tym samym czasie drugi Ocelały kontynuuje naprawę bez większych przeszkód. Zabójcy wydaje się, że ma presję nad Ocelałymi, co ostatecznie okazuje się być nieprawdą. Rozumiecie już różnicę? Co by się nie działo, nie pozwólcie, aby altruizm was zgubił. Co dokładnie mam przez to na myśli? Tunneling, camping oraz slugging to zachowania, o których już nieraz mieliśmy okazję rozmawiać. Ich zadaniem jest pomóc w zwiększeniu presji nad Ocelałymi kosztem wykorzystania zachowań powszechnie uważanych za toksyczne. Najlepszym tego przykładem jest kampiący Bubba. Jeden z nielicznych zabójców, którzy są w stanie już po pierwszym zawieszeniu zagwarantować sobie killa. Najgorsze, co w takiej sytuacji może zrobić drużyna, to podjąć próbę zdjęcia takiego sojusznika z haka, bo najczęściej skończy się to jeszcze większymi stratami. Co w takim razie powinna w tej sytuacji zrobić drużyna? Przede wszystkim zawieszony Ocelały powinien zachować zimną krew i dać sojusznikom jak najwięcej czasu. Drużyna natomiast powinna w 100% skupić się na generatorach. Wszelkie przeszukiwanie skrzyń, oczyszczanie totemów oraz leczenie polecam zostawić na potem. Przypominam, że zawieszony Ocelały, zanim zostanie zabity, musi przejść przez dwie fazy poświęcenia, które łącznie trwają 2 minuty. W tym czasie drużyna jest w stanie naprawić nawet 4 generatory. Pomimo jednej martwej osoby, to wciąż Ocelali będą mieli kontrolę nad grą.
No i wreszcie, jeżeli to tylko możliwe, graj ze znajomymi. Wiem, jak bardzo inteligentni potrafią być randomy, dlatego grań z ludźmi, których się zna, plus z którymi ma się kontakt, np. poprzez voice chat, zdecydowanie poprawi przepływ informacji. A co za tym idzie? Zabierze to w dużej części efekt zaskoczenia zabójcy. Możliwość komunikacji w drużynie pomoże lepiej rozplanować dalsze działania, zwiększy efektywność zarówno w kwestii generatorów, jak i w kwestiach altruistycznych, a także uratuje życie niejednego sojusznika. Jeżeli natomiast nie posiadasz znajomych, z którymi mógłbyś grać w Dead by Daylight, to mam dla takich osób dwie alternatywy. Pierwszą z nich jest umiejętność Kindred, która nie dość, że pokazuje aury wszystkich ocalałych, gdy sojusznik wisi, to jeszcze pokazuje w niedużym obrębie aurę zabójcy. Druga alternatywa to zaś tematyczne serwery Discord, na których łatwo znaleźć osoby do wspólnego grania. Jednym z takich serwerów jest nasz serwer Discord, Antiteam, na który was bardzo serdecznie zapraszam. No i to już wszystkie rady w kwestii panowania nad presją gry. Mam nadzieję, że ten poradnik okaże się przydatny. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie coś po sobie, bo bardzo mnie to motywuje. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się!